Posłowie przegłosowali ustawę gwarantującą podwyżki dla polityków. Zakłada ona m.in. wzrost o 40% wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diety dla radnych o 60% i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych. Przeciw zagłosowali politycy Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji i Klubu Polska 2050. Praca, pokora, umiar, roztropność. Ale przede wszystkim vox populi, vox dei. Gdzie się podziały wasze wartości? 84% Polek i Polaków jest przeciwna dziś w kryzysie podwyżkom dla polityków. A wy je pchacie. Latem, pod stołem, rozporządzeniem, przykrywając je dymisją Gowina czy Lex TVN. Dzisiaj pamiętne słowa praca, pokora, umiar brzmią niczym szydera. Szydera z Polek i Polaków. Dla was ważne stały się inne słowa, wypowiedziane przez Andrzeja Dudę. Ojczyznę dojną racz nam zwrócić, panie. I doicie tą ojczyznę bez umiaru, bez umiaru. Politycy partii rządzącej tłumaczą, że podwyżki obejmą także samorządowców. Tutaj wywołujemy znów kontrowersję. To jakby zostało uporządkowane. Nie może być tak, że wiceprezydent, powiedzmy, Warszawy zarabia 40 tysięcy, a prezydent Polski 12 czy 14 tysięcy. Dlatego musi to wszystko być unormowane i to zostało zrobione. I to nie był pomysł posłów, my nad tym nie pracowaliśmy. To był pomysł samorządowców, oddolny, bo oni właśnie narzekali, bo zostali jakby skrzywdzeni 5 lat temu. Po zmianie przepisów premier i marszałkowie otrzymają wynagrodzenie w wysokości ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, a posłowie i senatorowie po 12 tysięcy złotych. Wynagrodzenie prezydenta Andrzeja Dudy wzrośnie o 7 tysięcy złotych, z 18 do 25 tysięcy złotych. Bardzo jednoznacznie mówimy o tym, że te podwyżki nie powinny być w tym momencie. Aczkolwiek przypominamy, że Jarosław Kaczyński w poprzedniej kadencji obniżył o 20% uposażenia zarówno samorządowców, jak i polityków pozostałych, którzy mieli zapłacić za to, że rząd sobie zafundował podwyżki. To jest skandal, co robi Prawo i Sprawiedliwość, stawiając nas przed faktem dokonanym. Gdy był wyższy gospodarczy, Prawo i Sprawiedliwość obniżało pensje politykom, obniżało pensje samorządowcom. Dziś, kiedy jest kryzys, podwyższają te pensje. To oczywiście logika zrozumiała tylko dla członków tej partii. Nikt nie dostał, albo dostali symboliczne, a tu po tyle procent. Śmieszne dla mnie to jest. To jest delikatny, nie chcę się mocniej wypowiadać, bo no nie zgadzam się z tym, delikatnie powiedziane to jest. O czym to świadczy? Pazerność, proszę panią. No widzimy wszyscy, tak, że jest łamane prawo już od dawna, tak, od 2 czy 3 lat i z konstytucją, i w Sejmie. To, co się dzieje i to, co się dzieje z podwyżkami, ze stanowiskami w spółkach Skarbu Państwa. No, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tego, co prezes Kaczyński wyrabia i próbuje nam wmówić, że to dla nas wszystkich, dla naszego dobra, tak? Kupuje Polaków, wypłacając im jakieś dodatkowe pieniądze. Ustawa dotycząca podwyżki uposażeń dla polityków trafi teraz do Senatu.